Szafa kapsułowa to inaczej szafa minimalna. Czy to na pewno rozwiązanie dla Ciebie? Jeżeli chcesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, zapraszam Cię na najnowszy wideo poradnik. Przede wszystkim, zanim zaczniemy omawiać te plusy, które no, szafa kapsułowa bezsprzecznie posiada, to warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ona jest. W ostatnich latach bardzo, bardzo, bardzo modne rozwiązanie. Takie stwierdzenie, takie wyrażenie, które moje klientki czy osoby, które obserwują mnie w sieci, bardzo często używają. Szafa kapsułowa. Czym ona jest? Oczywiście jest to szafa, która zakłada minimalną ilość rzeczy, a maksymalną ilość rozwiązań między nimi. Oczywiście oznacza to, że jest to szafa bardzo plastyczna, czyli niezbyt kolorowa, nie bardzo wzorzysta, a niektóre. Niektóre poradniki, niektóre hmm, miejsca w sieci polecają nawet konkretną ilość ubrań. Niektórzy mówią, że jest to 30, niektórzy mówią, że 33. Spotkałam się też z jakimiś takimi bardzo, bardzo minimalistycznymi, typu 17. Natomiast zazwyczaj hmm, no, przyjmuje się, że jest to jednak szafa, która składa się z 30 elementów. Skąd wzięła się hmm, ta idea, bo tak naprawdę nie jest to rzecz, która jest jakoś bardzo nowa. Nie jest to rzecz, która e, powstała w ostatnich latach, że jest to jakiś nowy trend. Jest to sprawa, która zaczęła się tak naprawdę, no już powiedzmy w, na przełomie lat 70 i 80 i została spopularyzowana przez Donekaran, przez Karan, która zaprojektowała kolekcję złożoną z siedmiu e, ubrań, z siedmiu elementów, które można było ze sobą łączyć w maksymalnie dużo zestawów. Jednak najbardziej, najbardziej zyskała na popularności właśnie w ostatnich latach, wtedy kiedy jedna z amerykańskich takich lifestyle'owych blogerek, która nazywa się Courtney Carver, postanowiła, że przez 3 miesiące będzie nosiła tylko i wyłącznie 33 ubrania. I powstał projekt 333, który oczywiście okazał się być wielkim sukcesem, a wielkim sukcesem dlatego, że tak naprawdę organizatorce tego wyzwania własnego przede wszystkim łatwiej się żyło, ponieważ łatwiej komponowała swoje zestawy, a co ciekawe, jej otoczenie nie zauważyło ani troszeczkę, że coś jest nudno, że jest monotonnie, że zakłada cały czas to samo i że wygląda cały czas tak samo. Oczywiście, no i pewnie dlatego te 33 rzeczy zostały takim klasykiem szafy kapsułowej. Co y, można by było się trochę przerazić, myśląc o jej, ale jak to 33 rzeczy? I oczywiście warto też założyć, jakie elementy garderoby nie wchodzą absolutnie w skład szafy kapsułowej. Przede wszystkim jest to bielizna, skarpety, ale też takie akcesoria jak rękawiczki, szaliki, czapki, oczywiście też szlafroki, piżamy, biżuteria. To są rzeczy, które są takie zewnętrzne i one w żaden sposób nie wchodzą w skład szafy kapsułowej. Ale tak naprawdę, czy chodzi w całym tym zagadnieniu o ilość rzeczy? Moim zdaniem nie. Tak naprawdę można by się było kłócić, czy, czy będzie to 30, czy 33, czy, czy 31, a może, nie wiem, 38 rzeczy. Chodzi od całej tej filozofii szafy kapsułowej, chodzi o to, żeby ograniczyć no, konsumpcję, żeby ograniczyć ilość tych takich Rzeczy czasem niepotrzebnych, które mamy w szafie. Ale przyznam, że jest to szafa bardzo, bardzo, z mojego punktu widzenia, jako użytkowniczki szafy, bardzo uboga. Natomiast oczywiście dostrzegam wiele plusów w podejściu szafy kapsułowym i ja jako stylistka bardzo. Popieram taki ruch, popieram taką ideę i właśnie wypisałam sobie 7 takich najważniejszych plusów. Myślę, że można by ich było znaleźć dużo, dużo więcej, natomiast to były takie rzeczy, które od razu przyszły mi do głowy, które były dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim, oczywiście, można by było powiedzieć, że jest to podejście, które jest zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Dlaczego ekologiczne? Dlaczego ekonomiczne? Ekologia no, na pewno już niejednokrotnie obiło ci się o uszy, że przemysł odzieżowy to najbardziej. Zatruwa naszą planetę. Po pierwsze, przy produkcji, czyli wszystkie środki chemiczne, które są wykorzystywane do produkcji ubrań, do farbowania ubrań, no, bardzo mocno w negatywny sposób wpływają na naszą planetę. A dlaczego ekonomiczny? Ekonomiczny dlatego, że. No, nie mamy co chwilę takiej pokusy, że może coś sobie jeszcze kupię, może sobie coś jeszcze kupię, a na wyprzedaży, a to jest modne, a to mam zły dzień. Nie. Szafa kapsułowa nie zakłada takich właśnie zakupów, które czasami są po prostu kompulsywne. No i znowu, jak nie mamy ich tak dużo, to znowu wraca ten punkt numer jeden, czyli właśnie ta ekologia, bo przecież nie wyrzucamy później. Nie kupujemy rzeczy, które są przypadkowe, które założymy tylko gdzieś raz czy dwa, i no, pozbywamy się ich albo po prostu kupujemy ubrania które są kiepskiej jakości one się zużywają i się ich pozbywamy czyli po pierwsze nie trujemy ziemi gdy te ubrania są produkowane a po drugie no po prostu nie zaśmiecamy naszej planety tymi no, naszymi takimi odrzutkami. Kolejna rzecz to oczywiście, no, miejsce w Twojej szafie, czyli taka, taka, po pierwsze, minimalizacja rzeczy posiadanych, co też oznacza, że będzie więcej miejsca w tej szafie czy garderobie, co będzie też oznaczało, że łatwiej Ci się będzie, będzie Ci się łatwiej, no, w jakiś sposób... Komponowało te zestawy, ponieważ będzie ład wizualny w Twojej szafie. Czyli będziesz miała miejsce, będzie to wszystko ładnie razem wyglądało i będzie się łatwo w... komponowało każdy zestaw o poranku. Co też oznacza, że jeżeli mamy tak mało rzeczy i dążymy do małej ilości rzeczy, to jak wspominałam wcześniej, nie robimy zakupów kompulsywnych, bo dokładnie wiemy, mamy koncepcję naszej wartości szafy, mamy bardzo mocno przemyślaną przemyślaną, co oznacza, że nie kupujemy bzdur, czyli zakupy są łatwe. Jeżeli zakładamy, że w naszej szafie ma być ileś koszul, ileś t-shirtów w takich i takich kolorach, bo na tym właśnie bazuje szafa kapsułowa, żeby sobie to wszystko przemyśleć, zaplanować i zrealizować, co oznacza, że zakupy są po prostu szybsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, bo są bardzo mocno skonkretyzowane i nastawione na konkretny cel. I siódmym plusem szafy kapsułowej jest to, żeby, e, że wykorzystujemy własną kreatywność, że e, to, jak wyglądamy, to, jakie mamy podejście do ubrań, nie jest wynikiem jakichś przypadkowych działań, tylko jest to przemyślane, e, jest, no, i skoro mamy mało rzeczy, to musimy do nich podejść kreatywnie, musimy poświęcić swoją uwagę wyglądowi, a zazwyczaj jest tak, że osoby, które. E, Osoby, które mocno myślą na temat tego, jak wyglądają, to są te, które właśnie możemy nazwać, że mają swój. Styl. Ale oczywiście szafa kapsułowa to nie tylko plusy, bo można powiedzieć, że szafa kapsułowa nie jest dla każdego. Ja, jako Ola, czyli jako osoba, która te ubrania, ubrania po prostu użytkuje, mogłabym powiedzieć, że szafa kapsułowa nie jest dla mnie. Dla mnie to rozwiązanie jest troszeczkę zbyt nudne, monotonne. Ja jednak lubię kolor, lubię wzory, a w momencie, kiedy mamy sporo kolorów w szafie, gdy mamy dużo wzorów w szafie, no to te rozwiązania te połączenia nie są takie y, spektakularne. To znaczy spektakularne mam na myśli, one mogą być wizualnie spektakularne, ale mam na myśli to, że one po prostu nie są y, no nie są takie, hmm, jakby to powiedzieć. Eee... Nie jesteśmy w stanie bardzo dużo o, rzeczy, tych zestawów wykombinować z naszych, z naszych ubrań, ponieważ są te, te ubrania są mniej plastyczne. Ja to lubię, mi to nie przeszkadza, ja lubię ten rodzaj kreatywności. Natomiast jeżeli dążysz do minimalizmu w swojej szafie, to jak najbardziej ka szafa kapsułowa jest dla Ciebie. Dla kogo jeszcze jest? Um, dla kogo jeszcze jest szafa kapsułowa? Na pewno dla tych osób, które ma, czują, że mają teraz taki przesyt, czują, że w szafie jest po prostu tak totalnie zagracone, że absolutnie, absolutnie muszą z czegoś zrezygnować i chcą jakby tak wyzerować sobie stan. I przejście z szafy zagraconej do szafy kapsułowej, to przyznaję, był kiedyś, przed laty, mój sposób na zbudowanie zawartości szafy, która mnie. Satysfakcjonuje. Ja po prostu pozbyłam się absolutnie wszystkiego, wszystkiego, co, e, co mi przeszkadza, i sposoby tego, jak zrobić sobie samodzielny przegląd szafy, omawiam w moim najnowszym kursie online, a właściwie w dwóch e, kursach online, ale jeszcze wspomnę na ten temat pod koniec tego e, wideo. E, I postanowiłam tą szafę wyzerować. Powody tego były różne. E, Przeprowadzki, właśnie ekonomiczne podejście, że ja przestałam jakby chcieć wydawać tyle pieniędzy na ubrania. Chciałam zobaczyć, co tak naprawdę w mojej szafie jest moje. Czyli zrobiłam sobie taki samodzielny przegląd szafy, oczywiście już w oparciu o te rzeczy, które uczyłam się po prostu z zakresu stylizacji. Bo to nie jest tak, że ja zostałam stylistką, gdy miałam szafę idealną. Ja uczyłam się wszystkiego w procesie kilkuletnim i dopiero później, właśnie, zaczęłam pracować z klientami na. Przeglądaniem ich szaf. Także jest dobrym punktem wyjścia dla tych osób, które, które chcą albo dążyć do minimalistycznego trybu życia, albo dla tych osób, które po prostu potrzebują wyzerować swoją szafę, bo czują, że tam jest po prostu totalny, totalny bajzel, bałagan i, jak to się mówi, zawartość od sasa do lasa. Na pewno nie jest to rozwiązanie jakby docelowe, bo może to być, tak jak u mnie, był to etap przejściowy. Że ja najpierw doszłam do takiej e, szafy kapsułowej, takiej totalnie minimalnej, która naprawdę, ja wtedy tego nie liczyłam, ale pewnie miała około 30 elementów, e, i zaczęłam tę szafę sobie uzupełniać o te rzeczy, które, na które po prostu mam ochotę, które, e, no, takie czasami wręcz e, cudaczne w jakiś sposób. I e, zaczęłam tę szafę budować tak, jak ona mi odpowiada. Czyli szafy kapsułowej nie mam, ale był taki moment, kiedy przeszłam przez ten etap. Więc tak naprawdę można by było powiedzieć, że taka szafa kapsułowa jest dla większości. Większości osób. Dla kogo nie jest na pewno, dla tych osób, które są bardzo świadome swojego stylu, na pewno, są, na pewno nie jest dla tych osób, które lubią być modne, które lubią trendy, które szybko się nudzą ubraniami i chcą jak najwięcej takich zmian w swojej szafie. Hmm. Także dla tych osób na pewno szafa kapsułowa nie będzie dobrym rozwiązaniem. Natomiast polecam przemyślenie, zastanowienie się nad tym aspektem w kontekście właśnie takiego trochę porządkowania swojej szafy. No, i jestem ciekawa, czy szafa kapsułowa to jest coś dla ciebie. Może już masz to rozwiązanie, może to już jest coś, co jest w, twoim, w Twojej garderobie. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy już używasz szafy kapsułowej, czy może stwierdzasz, że to jest po prostu totalnie beznadziejna teoria i absolutnie dla ciebie się nie nadaje. Także daj znać w komentarzu, czy to jest rozwiązanie dla ciebie. A jeżeli uważasz, że jest dla ciebie, ale nie do końca wiesz, jak sobie z nim poradzić. To są, mam dla ciebie dwie opcje. Ja mam dla ciebie dzisiaj dwie opcje: dwa kursy online, dwa kursy online, o których już wspominałam w poprzednim nagraniu, które pojawiło się na tym kanale. Dwa kursy online, które pomagają ci właśnie dojść do szafy idealnej. Czyli wystarczy, że wejdziesz na stronę www.szafaidealna.pl i tam znajdziesz dwa kursy kursy online. Jeden pomoże ci zrobić przegląd szafy samodzielnie i uporządkować i uporządkować garderobę też pod względem takiej optymalizacji. To znaczy nie tylko tego co jest w środku, ale jak jeszcze jesteś w stanie to ułożyć. A drugi kurs online pomoże zrobić ci zawartość szafy, która będzie dla ciebie super satysfakcjonująca i założyłam dwa podejścia. Jednym z nich jest właśnie szafa kapsułowa, a drugim jest szafa zupełnie niekapsłowa. Szafa, która. Yy jest trochę bardziej taka w moim stylu, czyli jest z podejściem ekologicznym, ekonomicznym, niezagracona, ale niekoniecznie zawiera tylko 33 elementy, jest dopasowana bardzo mocno do tego, co jest Tobie potrzebne. Także zerknij na www.szafaidealna.pl Możesz kupić jeden z tych kursów, możesz kupić oba kursy, możesz dołączyć do społeczności kobiet, które wreszcie, jak otworzą swoją szafę, to nie będą miały takiego, no od wiecznego problemu, nie mam co na siebie włożyć, ponieważ wszystko będzie super zorganizowana. Promocja trwa jeszcze tylko przez kilka dni i uwaga, jest to przed sprzedaż kursu, to znaczy, że dołączając do kursu jeszcze nic nie będziesz oglądać, nic nie będziesz realizować, ale w, na stronie szafaidealna.pl są wszystkie, wszystkie szczegóły. Zdradzę Ci, że z okazji przedsprzedaży, czyli no, sprzedawania czegoś jeszcze, co dopiero powstaje, masz możliwość dołączenia do jednego kursu do obu kursów w super ekstra cenie, która nie zdarzy się już nigdy. I mam do ciebie na koniec jeszcze jedną rzecz. Będę przygotowywała takie bardzo króciutkie wideo jak przygotować sobie maksymalną ilość zestawów z 10 elementów garderoby? Daj znać, czy mam je przygotować. Daj znać, czy jest to coś, co Ciebie interesuje. Koniecznie, koniecznie w komentarzu. Także dzisiaj proszę Cię dwa razy o komentowanie. Po pierwsze, o Twoje podejście do szafy kapsułowej, a po drugie, czy interesuje Cię, jak maksymalnie wykorzystać 10 elementów garderoby, które no, na które każda z nas może sobie pozwolić. Może sobie wprowadzić do swojej szafy. Także czekam na komentarze, no i mam nadzieję do zobaczenia za chwilę właśnie w wideo, w którym będę opowiadała o maksymalnych zestawach. Także do zobaczenia następnym razem.